Trump został prezydentem 20 stycznia 2017 roku i został zaprzysiężony przez prezesa sądu Johna Robertsa. W swoim 17-minutowym przemówieniu Trump nakreślił mroczny obraz współczesnej Ameryki, zobowiązując się do zakończenia amerykańskiej rzezi spowodowanej przestępczością miejską i mówiąc, że bogactwo, siła i pewność siebie Ameryki uległy rozproszeniu, a on sam przyjmuje strategię America First, czyli najpierw Ameryka. Od razu, tylko po przejęciu władzy przez Trumpa, odbył się największy jednodniowy protest w historii USA, Marsz Kobiet, który miał miejsce dzień po inauguracji Trumpa i był napędzany przez sprzeciw wobec nowego prezydenta oraz jego polityki i poglądów. Nie ukłamujmy się, facet zaczął dość mocno. Pracownicy, podwładni sojusznicy Trumpa często określali go jako infantylnego, chociaż to za mało powiedziane. Rzecznik Białego Domu w trakcie prac nad obaleniem Obamacare powiedział, że trzeba dać czas nowemu prezydentowi, gdyż ten jest amatorem. Taka była prawda, Trump był świetnym mówcą, ale żaden z niego prawnik nie był w stanie się połapać w administracji i skomplikowanym prawie. Zresztą sam Trump w trakcie prac nad obaleniem Obamacare powiedział, że nikt się nie spodziewał, że służba zdrowia jest tak skomplikowana. No nie wiem, według mnie każdy wie, że służba zdrowia jest skomplikowana. Wręcz bym powiedział, że to jedyna rzecz, którą wie każdy człowiek o służbie zdrowia, że jest skomplikowana. Trump podobno unikał czytania szczegółów dokumentów informacyjnych. Dodatkowo prosił, by podkreślano najważniejsze elementy. Urzędnicy przyznali, że w dokumentach często starali się jak najczęściej używać słowa Trump, ponieważ właśnie te fragmenty prezydent czytał. Dodatkowo okazało się, że Trump zdobywa informacje oglądając nawet 8 godzin dziennie telewizję każdego dnia, w szczególności Fox News. Nawet w trakcie jednego z wywiadów w gabinecie owalnym dało się usłyszeć w tle reklamy nadawane właśnie przez Fox News. Dodatkową, dość specyficzną cechą prezydentury Trumpa było wykorzystywanie przez niego prywatnego Twittera. Dotąd prezydent korzystał zawsze z oficjalnego prezydenckiego Twittera i każdy tweet był szczegółowo omawiany przez urzędników, tak by nie walnąć tam żadnej głupoty. Trump się nad tym nie zastanawiał i tweetował jak najęty, najczęściej powtarzając informacje z telewizji, które oczywiście nie zawsze były prawdziwe. Zadaniem prezydenta było wyprowadzanie ludzi z błędu, czy też kwestionowanie plotek pojawiających się w mediach. Trump je po prostu powtarzał. Nowy prezydent podobno wyrażał złość, jeśli analizy wywiadowcze były sprzeczne z przekonaniami mediów i publicznymi oświadczeniami, a dwóch informatorów stwierdziło, że zostali poinstruowani przez przełożonych, aby nie dostarczali Trumpowi informacji, które byłyby sprzeczne z tym, co mówi telewizja. Trump podobno sprzyjał chaosowi jako metodzie zarządzania, co skutkowało niskim morale i zamieszaniem politycznym wśród jego pracowników. Okazał się niezdolny do skutecznego kompromisu podczas 115 Kongresu USA, co doprowadziło do znaczącego impasu w rządzie i kilku znaczących porażek republikanów, mimo że ci mieli większość w obu izbach kongresu. Prezydencka historyczka Doris Goodwin odkryła, że Trumpowi brakowało kilku cech skutecznego przywódcy, w tym pokory, przyznawania się do błędów, brania na barki winy i uczenia się na błędach, również empatii, odporności, współpracy, łączenia się z ludźmi i kontrolowania bezproduktywnych emocji. Oczywiście Trump z czasem się ogarnął, jednakże w trakcie pierwszych miesięcy jego prezydentury liczba skandali była niewyobrażalna. Odrzucił ideę obiektywnej prawdy, a jego kampania i prezydentura zostały opisane jako postprawda czy rządzenie hiperorwellowskie. Retoryczny podpis Trumpa obejmował lekceważenie danych instytucji federalnych, które były niezgodne z jego argumentacją, cytowanie pogłosek i wątpliwych twierdzeń w mediach czy zaprzeczanie rzeczywistości. Badanie The Washington Post wykazało, że Trump był najbardziej kwestionowanym prezydentem w historii, jaki kiedykolwiek rządził Stanami Zjednoczonymi. Jako prezydent Trump złożył ponad 5000 fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń tylko do września 2018 roku, a do kwietnia 2012 roku było to już 18000 fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń. Wskaźnik fałszywych i wprowadzających w błąd wypowiedzi Trumpa wzrósł w tygodniach poprzedzających wybory średniookresowe w 2018 roku. Najczęstsze
Fałszywe twierdzenia Trumpa dotyczyły gospodarki i miejsc pracy, propozycji budowy muru granicznego czy przepisów podatkowych. Wyżsi urzędnicy administracji również regularnie składali mediom fałszywe, wprowadzające w błąd oświadczenia, co utrudniało mediom poważne traktowanie oficjalnych oświadczeń. Krótko przed tym, jak Trump uzyskał nominację republikańską w 2016 roku, New York Times doniósł, że eksperci prawni z całego świata twierdzą, że retoryka Trumpa odzwierciedla konstytucyjny światopogląd, który pokazuje pogardę dla pierwszej poprawki, podziału władz i rządów prawa. Politolodzy ostrzegali, że retoryka i działania kandydata Trumpa naśladowały retorykę i działania innych polityków, którzy ostatecznie po objęciu urzędu stali się autorytarni. Niektórzy badacze doszli do wniosku, że podczas prezydentury Trumpa i głównie dzięki jego działaniom i retoryce, wielu republikanów odwróciło się od własnego ugrupowania. Przez pierwsze 2 lata swojej prezydentury Trump wielokrotnie starał się wpłynąć na Departament Sprawiedliwości, aby zbadał swoich przeciwników politycznych, w szczególności Hillary Clinton, Komitet Narodowy Demokratów i dyrektora FBI Jamesa Comeya, którego uważał za swojego przeciwnika. Uparcie powtarzał różne zarzuty, z których przynajmniej niektóre zostały już dawno obalone. Wiosną 2018 roku Trump powiedział doradcy Białego Domu, Donowi McGahnowi, że chce nakazać Departamentowi Sprawiedliwości ściganie Clinton, jednakże FBI zwróciło uwagę, że to będzie stanowić nadużycie władzy. Dodatkowo na początku swojej prezydentury Trump nawiązał bardzo kontrowersyjne stosunki z mediami informacyjnymi, wielokrotnie nazywając je fałszywymi mediami informacyjnymi, czy też wrogiem ludu. A to było strzałem w kolano, bo media trzeba mieć po swojej stronie. Trump zarówno prywatnie, jak i publicznie rozmyślał o odebraniu krytycznym dziennikarzom referencji prasowych Białego Domu. W tym samym czasie Biały Dom Trumpa rozdawał tymczasowe przepustki prasowe skrajnie prawicowym, pro-trumpowskim dziennikarzom z takich programów jak InfoWars, które znane są z publikowania oszustw i teorii spiskowych. InfoWars to jest coś takiego jak w Polsce ten śmieszny program rodacy, kamraci, wiecie, siedzą i przeklinają. Dokładnie tak wygląda InfoWars, tylko tam jest jeden dziennikarz. Pierwszego dnia urzędowania Trump fałszywie oskarżył dziennikarzy o zaniżanie liczebności tłumu podczas swojej inauguracji i nazwał media najbardziej nieuczciwymi ludźmi na ziemi. Żeby było ciekawiej, oberwało się również Fox News, czyli prawicowej stacji telewizyjnej, gdyż Trump stwierdził, że ta niewystarczająco go wspiera, grożąc, że udzieli poparcia dla prawicowych alternatyw dla Fox News. Zbadano relacje między Trumpem, mediami informacyjnymi i fałszywymi wiadomościami. Jedno z badań wykazało, że między 7 października a 14 listopada 2016 roku, podczas gdy 1 na 4 Amerykanów odwiedził witrynę z fałszywymi wiadomościami, zwolennicy Trumpa odwiedzali te strony więcej niż inni. Jeśli tego mało, to dolał oliwy do ognia i w październiku 2018 roku pochwalił reprezentanta USA George'a Gianforta za napaść na reportera politycznego Bena Jacobsa w 2017 roku. Według analityków incydent był pierwszym incydentem, kiedy prezydent otwarcie i bezpośrednio pochwalił akt przemocy wobec dziennikarza na amerykańskiej ziemi. Później, w tym samym miesiącu, gdy doszło do prób ataków bombowych na działaczy CNN, Trump oczywiście potępił próby zamachu, ale wkrótce potem stwierdził, że media głównego nurtu są fałszywymi wiadomościami i to powoduje bardzo duży gniew wobec tych dziennikarzy. Próbował usprawiedliwić zamachy na dziennikarzy CNN. Departament Sprawiedliwości Trumpa uzyskał na mocy nakazu sądowego rejestry telefonów i wiadomości e-mail z 2017 roku reporterów CNN, New York Times, The Washington Post i Politico w ramach dochodzeń w sprawie wycieków tajnych informacji. Na dobrą sprawę Trump próbował uciszyć media, ale to był początek. To były tylko takie działania budzące wątpliwości, ale nie objawiające się bezpośrednio w działaniach. Te bezpośrednie działania dopiero miały nadejść. I o tym w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowej Biografie. Trzymajcie się. Cześć.